Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jak ja przygotowałbym się na chemioterapię, gdybym się na nią zdecydował. Jest to odpowiedź na pytanie mojego widza. Pan Mariusz Sadowski pyta się, jak przygotować się do chemioterapii. Szanowni Państwo, ponieważ jestem lekarzem i nie wolno mi sugerować niczego innego niż to, co wpisane jest w główny kanon leczenia, to po pierwsze, wszystko, co teraz Państwo usłyszycie, jest poradą niemedyczną, a ja mówię tylko to, co ja bym zrobił, gdybym miał się przygotować do chemioterapii i nikomu nie sugeruję powtarzania tego schematu. Szanowni Państwo, jeśli już zdecydowałbym się na chemioterapię, to moim głównym zamysłem byłoby to, by wykorzystać substancje, które pomogą mi zniwelować oddziaływanie chemioterapii na zdrowe komórki i po drugie poszukiwałbym takich substancji, które w żaden sposób nie będą sprzeczne z planowanym leczeniem, czyli ani jej nie osłabią, ani jej nie wzmocnią. Ale wszystko to wciąż nie znaczy, że zastosowałbym u siebie chemioterapię. Ale gdybym się na nią zdecydował, co bym u siebie zastosował? Po pierwsze, wzmacniałbym swój organizm melatoniną. Przypominam, że melatonina jest hormonem snu, dostępnym w wielu pokarmach, syntetyzowanym w naszym organizmie, a także dostępna jest w postaci suplementów diety. Melatoninę stosowałbym dlatego, że bardzo skutecznie walczy z wolnymi rodnikami, które w trakcie radioterapii czy chemioterapii będą do organizmu uwalniane, a które to wolne rodniki w tak ogromnej ilości mogą być przyczyną kolejnych komplikacji. Dlatego przyjmowałbym melatoninę, ponieważ jest potężnym przeciwutleniaczem. Chociaż dowody naukowe o wspomagającej funkcji melatoniny podczas stosowania chemioterapii są mieszane, to nawet te, które dawały jej niewielki pozytywny wpływ na zwiększenie przeżywalności, zawsze odnotowywały jakiś pozytywny wpływ. Badanie z 16 maja 2019 roku. Melatonina i niedrobnokomórkowy rak płuc. Nowe spojrzenie na szlaki sygnalizacyjne. W podsumowaniu czytamy, na podstawie opublikowanych raportów melatonina jest odpowiednim leczeniem uzupełniającym, które należy rozważyć w celu zwiększenia korzyści klinicznych w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc. Przyjmowałbym 2 mg melatoniny po południu i 2 mg przed snem. Jest to wciąż zgodne z maksymalnymi zaleceniami stosowanymi w Stanach Zjednoczonych, ale jest to 2 mg za dużo niż zalecane maksymalne dawki w Europie. Odnośniki do wszystkich badań naukowych jak zwykle umieszczę w opisie filmu. Po drugie, stosowałbym najważniejszą z mojego punktu widzenia substancję w tym wypadku, czyli resweratrol. I zanim powiem Państwu, dlaczego akurat resweratrol, powiem Państwu, co to w ogóle jest i jaki resweratrol bym stosował. Szanowni Państwo, resweratrol to substancja zawarta w wielu roślinach. Na rynku komercyjnym możemy kupić resweratrol najczęściej ze skórek winorośli, a także z rdestowca japońskiego. Natomiast rdestowiec ma jedną poważną wadę. Trzeba uważać, z jakiego źródła się go kupuje, bo jak pokazują badania naukowe, ma on silną zdolność do kumulowania metali ciężkich. To wciąż nie oznacza, że każdy rdestowiec będzie posiadał wysokie stężenie metali ciężkich. Badanie z 1 stycznia 2019 roku z Polski. Związek między stężeniem metali ciężkich w rdestowcu japońskim, tkanki i gleba w parkach miejskich w południowej Polsce. Wyniki wykazały, że rdestowiec japoński ma wysoką zdolność do akumulacji metali ciężkich. Kolejna bardzo ważna rzecz to standaryzacja resweratrolu. Jeśli kupujecie resweratrol, zawsze czytajcie etykiety. Standaryzacja resweratrolu, czyli to, ile jest go w kapsułce, jest różna. Czasami może być to 2%, czasami 20%, czasami 50%, a czasami nawet 98%. Bywa tak, że producenci zaniżają cenę resweratrolu, żeby skupić Waszą uwagę, gdy w rzeczywistości niewiele tańszy produkt tak naprawdę ma 20 razy mniej resweratrolu niż konkurencja, a cena jest o ułamek niższa. Ja najczęściej używam resweratrolu o standaryzacji 50% i oczywiście tylko i wyłącznie ze skórki winogron. I zanim powiem Państwu krytycznie ważną informację, jak w ogóle stosować resweratrol, powiem Państwu, dlaczego bym go stosował w tym przypadku. Badanie z 9 stycznia 2019 roku. Resweratrol jako silny środek chemoprotekcyjny i synergistyczny w chemioterapii raka. We wnioskach czytamy. Podsumowując, stwierdzono, że resweratrol może modulować terapię przeciwnowotworową poprzez ukierunkowanie na wiele szlaków molekularnych i sygnałowych.
może zmniejszać związane z tym skutki uboczne chemioterapii nowotworów, takie jak kardiotoksyczność, czyli uszkodzenie serca, hepatotoksyczność, czyli uszkodzenie wątroby, toksyczność dla nerek i toksyczność dla układu pokarmowego. Na dodatek resweratrol jest w stanie poprawić wyniki w połączeniu z niektórymi lekami chemioterapeutycznymi. Szanowni Państwo, skoro już to wiemy, to teraz najważniejsza informacja w stosunku do resweratrolu. Szanowni Państwo, bardzo dużo ważnych informacji znajduje się w bardzo trudno dostępnych źródłach. To właśnie ta książka, Bioaktywne polifenole z winogron profesora Roba oraz Stewarta, da wszystkim tym, którzy używają resweratrolu, również w innych wskazaniach, jedną z najważniejszych informacji, jakie znacie o resweratrolu. Na stronie 57 tej książki możemy przeczytać, że wpływ resweratrolu na metabolizm jest znacznie lepszy wtedy, kiedy jest dodany do diety bogatej w tłuszcz, gdzie tłuszcz stanowi więcej niż 40% diety. Szanowni Państwo, jest jeszcze wiele innych ważnych aspektów, które resweratrol ze skórki winogron jest lepszy. Bo wchodzą tutaj jeszcze pod uwagę takie pojęcia jak przygotowanie resweratrolu, z jakiego regionu świata jest pozyskiwany, bo wtedy skład pozostałych polifenoli może być inny, a to także jest ważne, jak był przechowywany, jak był przetwarzany, a teraz uwaga, czy nie był konserwowany poprzez napromieniowanie, czy jaka jest składowa innych polifenoli w ekstrakcie. Ale o tym będziemy rozmawiali na playliście dotyczącej resweratrolu, a dzisiaj jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.